Frostpunka testujemy na tym oto uroczym laptopiku Lenovo Y720. Hej, 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 jak to się mawia? Lepsze dwa materiały niż jeden. Więc ciąg dalszy wspaniałych przygód z tym, z Frostpunkiem. I tam pan ja pisał, że grę Moskita usunęli ze Steama. Jaką grę usunęli ze Steama? Bo jestem zupełnie nie na czasie. Że farm, menadżera farmy. Ciekawe. Niezwykle ciekawe. Niezwykle ciekawe. I klikam w to, co Blame Drop tam robi. Tutaj niech oczywiście czas sobie biegnie. No i widzę, że jest w ogóle co tam, VR Spring Sale, w którym nie wezmę udziału. No tyle. Ciekawe. Że Niemcy usunęli. Ojej, a jakieś źródło tych powodów? Czy tych dziwnych rzeczy? No nic, zobaczymy. Teraz tak. Wracając do super gry o przetrwaniu. Więc tak, tu są te warunki dla cyganów. Muszę trzy domy jeszcze zbudować. I to będzie problem, bo trzeba będzie teraz tak, żeby zbudować dom tutaj, powiedzmy, zbudujemy, zobaczmy, czy technicznie. A, teraz nie mogę nic sprawdzić, bo nie ma drewna. Więc przetrwajmy już tą nudną noc. I tak, zbudujemy bekona, która jest godzina 8. Ok, wszyscy do pracy zaczynają. Pojawia się ten super drewno. I tak, rozumiem, że teraz drogę zbudują. Ok, odkryty jest bekon. Tak, no i drzewko technologiczne. Rozumiem, że to będzie gdzieś w czym. Jest bekon. 25-35 stali, żeby stali jeszcze tam poszukać. Myślę, czy najpierw te trzy domy, czy co? Okej, jest makaron w kleju, info o tym dramacie. I tam w sumie Jerzyna też w kleju. Ojej, taka ciekawostka. Farm Manager 2018 znika ze Steama. Firma Valve, czy to nie zła reklama, wycofała grę Farm Manager ze Steama na wniosek firmy UIG Entertainment GmbH. Niemieckie studia zarzuca polskiemu Playway naruszenie praw autorskich, natomiast rodzina spółka... No są pretensje. No ale co tam jest niby takiego? Umowa dotycząca licencyjna, dotycząca symulatora farmy. Aha, cytuję, wykorzystanie elementu z wcześniejszego projektu oraz naruszenie licencji. Słodkie, bardzo mi się podoba takie ten, wojny. Dobrze, tymczasem. Rozumiem, że ci cali tam chłopcy... Teraz tak, jeszcze raz. W nocy powinno się pojawić jedzenie. I ciekawe, czy się pojawiło w sumie. Mamy teraz jeszcze takie są opcje. Nie funkcjonuje. Rozmontować budynek. Rozumiem, że jedzenie pojawiło się tak szybko, że zostało od razu przetworzone. Tak szczerze mówiąc. Bo jak czytałem akurat te newsy i przegapiłem całą informację. A teraz sprawdźmy kolejne rzeczy. Przede wszystkim, czemu miga droga? Czy dlatego, że jest nieskończona? Przecież mamy już drewno. Więc jak rozumiem, ktoś powinien to, prawda, niech ktoś zrobi to. I teraz, czy na przykład będę mógł zbudować domek, słynny domek, który jest tentem, tutaj. Ulica nie połączona z generatorem. W sensie, czy, dlaczego to miga, prawda? Czy dlatego, że coś skopałem? I teraz jak usunąć te tutaj wystające dziadostwo? Jeszcze raz. Czy może jest zbudowane i to, że miga sugeruje, że jest ulica właśnie działająca? Że połączę się... Aha! Rozumiem, że jest niepołączone ze środkiem, czyli źle zbudowałem na początku. Ta.
A, okej, dobra. Rozwiązaliśmy jedną z zagadek trudnych gry. I czy mogę tu od razu budować domek? Mogę. Tylko jeśli dobrze rozumiem, to tu będzie trochę zimniej. No i czy to jest duży problem? Pewnie nudzą się te cygany w tym researchu, nie? Więc... wynajdźmy te grzejniki, bo to brzmi sensownie. A Steam Hub? To z kolejny, rozumiem, punkcik, tak? Potrzebuję dwójkę, żeby coś tam zbudować zresztą. Upewnijmy się. A nie, to jest, okej, to jest kolejne miejsce, które generuje ciepło w wybranych miejscach. I troszkę więcej spala. Grzejniczki sprawiają, że w pracy można zużywać te... No dobra, mi się wydaje, że grzejniczki są sensowniejsze. Chyba. Ale to mówię pierwszy raz, prawda? Tymczasem. Więc tak, kogoś trzeba wysłać po zasób stali. Okej. Ciekawe, inżynierowie co tutaj będą robić w ogóle? Że będą szybciej wydobywać dzięki inżynierii? I teraz zobaczmy jeszcze, bo podejrzewam, że tą zagadkę związaną z tym, co się stało z jedzeniem, rozwiąże wykres ekonomiczny. Tak. To jest co? Raw food. Rozumiem, że było pozyskane i teraz nic się nie dzieje przez jakiś czas. Więc to rodzi pytanie, czy na przykład warto teraz ludzi wywalać z pracy, by pracowali gdzieś indziej, a potem pracowali jeszcze gdzieś indziej w nocy. Czy takie coś jest dozwolone? Bo tu mamy na przykład... gdzie są ci tutaj mieszkańcy? Jak klikniemy sobie na kogoś, siedzi w domu. No i wybierz. I co możemy się dowiedzieć o takiej osobie? Ma miejsce pracy. Czy na przykład widzimy, czy jest jakoś, może być na przykład niedospana. O. Jakim węglem palę? Palimy od góry, jak widać, nie? Tak? Symulator Krakowa. Dobra, obiecałem tym cwaniakom jeszcze trzy domy, tak? Technicznie... drewna już nie ma. Nie ma, bo jest która? Jest 21, więc zużyliśmy na drogi to drewno. Jak debil, no ale okej. Teraz jest czas wolny. Co o pierwszej... Jezu. Musimy wprowadzić godzinę policyjną. Zmiany pogody. Co tam? Temperatura w mieście stale się zmienia. Cały czas patrz na pogodę. Następne 5 dni. Powiedz, pani chmurka powinna wyciekać. Gdzieś to właśnie widziałem, że jest prognoza, tak? W prawym, na górze ekranu. Termometr wskazuje kierunek zmian temperaturowych. Wskaż myszką po więcej szczegółów. Kiedy jest zimno na polu, to jest ważne, nie na dworze. Temperatura w środku budynków też spada. Czyli trzeba może zainwestować w ogrzać, ocieplić budynek, prawda, styropianem. No i wszystkie czynniki, no to widzisz na temperaturce, spoko. Elektrownię wiatrową, mówi Eterlord, żeby wybudować. No to jest jakiś taki w ogóle chyba... To nie jest XXI wiek. Kurde, ładnie to wygląda, jak tak bucha ten ogieniek. Prawda, cieńki tak spadają, no jest jakiś romantyzm. Co tu mówi Ralf? Muszę się trzymać. Ludzie... Kto to jest? Co to zagadka w ogóle? Ktoś przyszedł do nas, tak? Moment, włączmy predatorowizję. Czekaj, jeszcze Blame Drop szkaluje i mówi, że nie ma wersji na Linuxa. Tego, tak? Ciekawe. Czekaj, a jeszcze raz. 7 chorych, 2 śmiertelnie. Kurde, te mięczaki chorują. Ale oni mnie wkurzają. Dobra, nabijmy tam trochę tego i zrobimy im co? Ile jeszcze jest czasu? 11 godzin. 38 stopni. Czy to jest jakiś problem dla ludzi? Momencik. Na 40 stopni. Okej, zostańcie w domach, jak możecie. Zaraz.
Czy ktoś zdobywa te wszystkie surowce, o które prosiłem w ogóle? To ładnie podsumował Gaki, że za mało pracy, to mają czas na chorowanie. W rzeczy samej. Ja też tak do tego podchodzę. Czy to jest jakieś dziadostwo? No to kto mi wydobędzie to wszystkie drewno? Zobaczmy, co się stanie. Co się w ogóle stanie, jak im tych domów nie załatwię? A, dziecka jest. Overdrive generatora. W szczególnych wypadkach generator może być... O, się nazywa ładnie overdrive po polsku. Przepalony będzie? Zwiększa ciepło dostarczane, ale troszeczkę go będzie tutaj stresować, czyli tak naprawdę będzie go... No, to się ładnie stres tłumaczy. Będzie mocno eksploatowany. A, eksploduje, kiedy jest setka. Okej. Okay. Fajnie. Proszę tam dopalić do pieca. I jak to teraz działa, predatorowizja? Powinni mieć komputery po prostu, żeby ten... włączać je nagle... odpalać Crysisa na nich i ten... Okej, mamy grzejniczki, super, bardzo się cieszę. Drażni mi, że te cygany nie wyszły, kurde, mają grzejniczki, tak? Teraz muszę coś zrobić, żeby te grzejniczki używali, mam nadzieję, że nie. Albo kopać bitcoiny, tak. Okej, okay, nie dotrzymałeś obietnicy, skurczysynu. Spada nadzieja, niezadowolenie wzrasta. Jesteście głupi, okej, okay, tyle. Ja mam was gdzieś, okay. I tak mi wybierzecie w następnych wyborach. Taka fajna gra życiowa. A, chłopcy się nudzą, naukowcy. Grzejniczki, bekonki, szybsze zbieranie. O, szybsze zbieranie. Brakuje drewna. Dobra, szczerze nie wiem, rozumiem, że spada temperatura i Wise'y nie chcą nagle zbierać drewna. Chyba, że w ogóle, bo tu widzimy, że tu blisko było to... No tu jest to. Nie, tu jest stalowy wrak. Chyba, że zebrali całe to drewno w okolicy, jak niepotrzebnie szkaluje. Bo może nagle ten... No, 20 wolni. Czy pewnie zebrali całe tamto drewno. Czy niepotrzebnie ich trochę zeszkalowałem. Bo... No dobra, nie pochorowali się przynajmniej. Czyli straciliśmy dzień. Podejrzewam. Czy tak zakładam? No, faktycznie, tu było jakieś takie miejsce z drewnem i ono nagle zniknęło już. Tak, pytanie na przykład, ile, jak się ma to, bo tutaj gdzieś jest też miejsce z węglem. O, czyli że nagle tutaj też nie ma węgla, ale jeszcze węgla nazbieraliśmy mnóstwo i dopiero trzeba będzie zbudować kopalnię tutaj. Ciekawe. Aha, moment, bo tu w międzyczasie idziemy na tym overdrive'ie. I w najbliższym czasie pogoda jest co? Wzrośnie, tylko to jest 6 dni. Kurczę, czyli cały czas będzie tak zimno? Ciekawe. Chorują cwaniacy, kurde. I uwaga, coś znowu chcą. Pierwsza śmierć. O Jezus, nie... Masakra, jak to trzeba o tych cieniasów dbać. To rozumiem, jest czas pracy, tak? Ile węgla nam starczy. Znaczy, tu jest jeszcze kilka takich punktów, gdzie możemy wygrzebać ten węgiel, tak? Kurde, podobają mi się, bo to niestety będzie rip, nie? Ale podobają mi się te zasady. Bo fajnie to wszystko tutaj jest, ta presja czasu, że coś trzeba będzie zmieniać. Nie ma tak, że ustalamy sobie jakieś status quo, nieskończone surowce. Tylko się wszystkie kończą. Okej, tutorialik z gatunku nadzieja i niezadowolenie. Potrzeby ludzi... Co to jest? Nadzieja i niezadowolenie, poziomy właściwie tych dwóch czynników są istotne, bardzo istotne. Crucial to jest w ogóle jakieś takie ładne słowo, jakieś to się ładnie tłumaczy, ale to dojdziemy do tego. Więc są niezwykle istotne dla stabilności miasta. Jest wiele czynników, które nie wpływa, a najbardziej ważne są potrzeby ludzi, prawa, okej, okay, budynki i umiejętności. To się pewnie jakoś rozwija, ale do tego dojdziemy. Że kluczowe, bardzo ładne słowo, owszem. Czy tak, do 23 godziny wszystko zamarznie. Jedzenie, jak rozumiem, i jest, i nie ma, super.
coraz mniej racji, czyli nie wyrabiamy, krótko mówiąc, ze wszystkim. No ale jak na pierwszy raz jest nieźle. Dobra, ja niestety muszę spadać, więc zapisujemy sobie tutaj dzień bodajże trzeci, tak? Coś takiego, tak dobrze mówię? Zobaczmy, czy był dzień czwarty, piąty, może już nawet. Pięć dni to jest absolutnie, moim zdaniem, wysoka jakość przeżywalności. I oddzwonimy do pana. Nie, bo ja muszę lecieć niestety, kurde, więc ten. Ale w przyszłym tygodniu będziemy to męczyć, bo w przyszłym tygodniu to wychodzi. I pewnie zdjęte zostaną już wszystkie te jakieś tam ograniczenia, bo to jest wersja jakaś specjalnie dla streamerów, frajerów. No i zobaczymy, jak się prezentuje w pełnej krasie. Być może już w języku dumnego narodu Polaków, prawda? Po polsku. Że 5 dni RIP, no ale to jest pierwszy raz, tak? W sensie, że no, jakieś zasady trzeba ogarnąć, a im trudniej, tym lepiej. Więc cóż, ja tutaj robię, uwaga, cięcie tubowe, dziękuję bardzo szanownym tuberom.